Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek 21 października. Ciąg dalszy Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to rozdział 12, wersety od 49 do 53. Posłuchajmy słowa Jezusa. Jeszua rzekł do swoich talmidim: Przyszedłem podpalić ziemię ogniem. Jakże bym chciał, aby już zapłonął. Czeka mnie zanurzenie. Czuję takie brzemię, aż będzie po wszystkim. Czy myślicie, że przyszedłem przynieść pokój ziemi? Nie pokój, mówię wam, ale podział. Bo odtąd pięcioosobowy dom będzie podzielony. Troje przeciwko dwojgu, dwoje przeciwko trojgu. Ojciec będzie przeciwko synowi, a syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, a córka przeciwko matce, teściowa przeciwko synowej, a synowa przeciwko teściowej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, Jezus krok po kroku mówi i zapowiada, co będzie się działo. Najpierw mówił nam w ciągu teraz tych ostatnich dni o tym, abyśmy czuwali, abyśmy sami byli czujni, bo te czasy naszego życia są podobne do złodzieja, który w którymś momencie przyjdzie i będzie chciał wykraść nasze dobra. To jest właśnie dusza nieśmiertelna. Dlatego Jezus mówił do nas: Czuwajcie, szczęśliwi słudzy, których zostanie czuwających. I teraz krok dalej. Jeśli będziesz czuwał nad sobą, nad swoim życiem, będziesz słuchał tego, co mówi Bóg, będziesz rozważał Jego słowo, będziesz się modliła do Ducha Świętego, aby cię pouczał, to Pan Jezus mówi, że wtedy podzielicie się z tym światem. To jest dokładnie tak, jak powiedział prorok Symeon, kiedy Maryja niosła malutkie dzieciątko Jezusa, niosła do świątyni jerozolimskiej, aby je ofiarować po tych 40 dniach od narodzin. Wtedy usłyszała: On jest przeznaczony na upadek i powstanie wielu w Izraelu, na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Imię Jeszua, Jezus, będzie w świecie wywoływało podział. Podział. Właśnie to, o czym dzisiaj Pan Jezus mówi. Pan Jezus, mówiąc o tym, że syn stanie przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, synowa przeciwko teściowej, tak naprawdę cytował fragment ze Starego Testamentu, fragment księgi proroka Micheasza. Ale już oczywiście to proroctwo dotyczyło jego samego, więc tego, który przyszedł pod imieniem Jeszua. Jeszua Chrystos, a więc Jezus Chrystus, Mesjasz. To jest Mesjasz, Chrystos, pomazaniec, Bóg. Bóg, któremu się będą sprzeciwiać. Do dzisiaj tak jest. Moi drodzy, nie ma chyba tygodnia, w którym ktoś by do mnie nie pisał albo nie mówił w jakiejś rozmowie, takiej rozmowie telefonicznej czy rozmowie osobistej, takiej, w której ktoś powiedział, że oto moja córka nie wierzy, mój syn śmieje się z wiary, mój mąż kpi ze mnie, moja żona zostawiła mnie, bo mówi, że jestem dewotą, bo chodzę co niedzielę do kościoła albo czasem i w tygodniu, że odmawiam różaniec, że jestem jakiś moherowy beret. Nie ma naprawdę tygodnia w tym, żebym nie słyszał takich komentarzy. Ale to jest Słowo Boże. Pan Jezus mówi: Przyszedłem podpalić ziemię ogniem. Nie takim ogniem, jak piromani podpalają stodoły i potem mają z tego radość, że mogą brać udział w akcji gaśniczej. Nie taki ogień. Ogień oczyszczający. To jest też ogień, który pali. To nie jest ogień, który chłodzi.
To jest sprzeczność. To jest ogień, który pali, wypala, oczyszcza. To jest ogień, który wprowadza właśnie te serca, które są oblepione złem, to powoduje w nich to wypalenie. A wypalenie, jak sama ta czynność, zawsze oznacza jakiś ból, jakiś sprzeciw. Więc wielu ludzi nie chce być wypalonych ogniem Ducha Świętego. Nie chcą być oczyszczeni. Wolą tkwić w tym swoim stanie oblepionej, zagnojonej duszy grzechem. Wolą tak trwać, bo to jest oczywiście czasami przyjemne, czasami wygodne. Musiałbym coś zmienić w moim życiu. Musiałbym zrezygnować z jakiejś przyjemności, zerwać z jakimś nałogiem pornografii, alkoholizmu, czy wulgaryzmów, czy obmowy, czy jakiegoś opowiedzenia się po jednej ze stron. Więc nie chcę wcale się zmieniać. Absolutnie nie. Wolę popłynąć ze ściekiem, z szambem. Dlatego Jezus mówi, że pragnę podpalić ziemię ogniem. Także pragnąłbym, aby on już zapłonął. Siostry i bracia, to dzieje się ciągle na naszych oczach. Płonie ogień Ducha Świętego. Dlatego zawsze jak gdzieś płonie jakiś ogień, to będzie dochodziło do sprzeciwu. Do sprzeciwu, do ucieczki, do wrzasku, do ryku. Wbrew pozorom, demon nienawidzi tego ognia. On chce innego ognia, ognia nienawiści. On chce ognia podziału, ale takiego na jego zasadach. A Pan chce rzucić ogień oczyszczający. Dlatego taka dzisiaj dla nas lekcja. Nie dziwmy się, że w niektórych środowiskach będziemy wykpieni, że w domu będą się z ciebie śmiać. Nie dziw się. Powiedziałem jakiś czas temu jednej osobie, obyśmy tylko wytrwali w wierze. Nie dziwmy się temu, że tak jest. Módlmy się za tych ludzi, zwłaszcza jeśli są nam oni bliscy sercu, to tym bardziej módlmy się za nich. Ofiarujmy za nich częste komunie święte. Zamawiajmy, jeśli to możliwe, mszę świętą. Odmawiajmy różaniec. Nie dziwmy się temu, że oni się sprzeciwiają, ale my wytrwajmy w wierze. Nie tylko takiej wierze, którą wyznajemy w Kościele, wierze w Boga Ojca, Wszechmogącego Stworzyciela Nieba i Ziemi, ale w tej wierze, którą nam Jezus, w której nas poucza, że miłujcie waszych nieprzyjaciół i tym, którzy wam zło rzeczą, którzy was nienawidzą, musicie ich kochać. Wytrwajcie w tej miłości. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłować i jeśli będziecie miłować waszych nieprzyjaciół. Dlatego wytrwajmy w tej miłości, módlmy się, przyzywajmy często Maryję do tych miejsc, do tych ludzi, do tych rozmów, do tych spotkań. Mniej dyskusji, więcej modlitwy i miłości, bo ten ogień swoje zrobi. Ogień Ducha Świętego, ogień oczyszczający, on będzie płonął, a im dłużej będzie płonął, tym szybciej wypali to zło, które jest na tym świecie. My po prostu wytrwajmy, tak jak Jezus o tym do nas dzisiaj mówi, my wytrwajmy w tym ogniu oczyszczającym świat, ale również też i nas, naszą pychę, egoizm, wszelkie grzechy. Niech na ten czas tego wypalania nas ogniem Ducha Świętego, ogniem oczyszczającym świat ze zgnilizny, z grzechu, również naszego osobistego, niech nas umacnia Pan Jezus. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.